Warren Buffett mówi, że w inwestowaniu najważniejsze są dwie zasady. Pierwsza, nie trać pieniędzy. Druga, nigdy nie zapominaj o zasadzie numer jeden. Większość inwestorów kojarzy te rady raczej z inwestowaniem bezpośrednio na giełdzie. Tymczasem równie dobrze sprawdzają się one w inwestowaniu poza giełdą. O tym, jak trzymać się tych zasad w biznesie i realizować je przez 20 lat, porozmawiam z Tomaszem Czechowiczem, prezesem i założycielem MCI Capital. Witam, panie Tomaszu. Witam. Panie Tomaszu, konsekwencja to trzymanie się zasad, ale konsekwencja to nie jest coś, co kojarzymy z charakterem dwudziestolatków. Więc cofnijmy się do 1990 roku. Ma pan 20 lat, zakłada pan JTT. I jakie teraz z perspektywy tego doświadczenia ma pan wspomnienia z początku zakładania startupu w okresie transformacji? Mhm. JTT było w zasadzie takim moim drugim startupem, bo ja zaczynałem w 1986 roku od produkcji floppy disk drives, znaczy takich stacji dysków do komputerów Amstrad, Schneider, Commodore. I to jeszcze wtedy mieszkałem w Legnicy, uczyłem się w liceum i żeśmy jeździli na giełdy komputerowe do Wrocławia, do Warszawy. Tutaj w Stodole była giełda komputerowa i żeśmy to sprzedawali. To był świetny biznes, bo prawie 70%, 80% marży było, tak? Koszty wytworzenia były około $20, cena sprzedaży tam między 100-150 dolarów, tylko to oczywiście były małe serie, tak? No, robiliśmy tego kilkanaście sztuk, ale to była taka fajna przygoda, bo, że tak powiem, wtedy w liceum, że można powiedzieć, miałem, no, zarabiałem pieniądze, które wtedy średnie wynagrodzenie było w granicach 10-15 dolarów, a ten biznes dawał kilka tysięcy dolarów rocznie dochodu. Próbowałem wtedy zarejestrować pierwszą firmę, ale się nie udało, bo urząd skarbowy stwierdził, że jestem za młody, nie? I nie muszę płacić podatku. To były takie fajne czasy. I ja, na bazie tych doświadczeń jakby powstało JTT, tak? Firma powstała na drugim roku studiów. Zaczynałem wtedy elektronikę. Wydawało mi się, że będę musiał w 100% się poświęcić uczelni, no ale okazało się, że jednak nie, że jest czas wolny, znaczy uczelnia aż tyle czasu nie zajmuje, więc wróciłem do biznesu. Ja zawsze po prostu lubiłem komputery i wtedy była ta olbrzymia szansa związana z popytem, który powstał po transformacji Polski, tak? No bo same komputery czy zapotrzebowanie na komputery powstało. Osobiste komputery to jest połowa lat 80., tak? Natomiast ten rynek był mały, bo Polska wtedy była jeszcze w okresie komunistycznym, natomiast początek lat 90. to jest ten olbrzymi boom konsumencki związany z transformacją gospodarczą. Rynek był kompletnie pusty i myśmy w ciągu 2 lat sprzedali około 1 000 000 komputerów, czyli można powiedzieć, że myśmy Polskę zastali, że tak powiem, analogową, a zrobiliśmy cyfrową, tak? No bo jeżeli chodzi o takie pojedyncze dostawy komputerów, to JTT było największym w historii Polski dostawcą tych komputerów. Nawet dużo większy niż Optimus, z racji tego, żebyśmy dostarczali te komputery najpierw domowe, Commodore, Atari, a potem rozpoczęliśmy produkcję komputerów PC. Także no, to są takie doświadczenia startupowe, z tym, że trzeba pamiętać, że wtedy jakby bazą do startupów nie była nowa technologia, nowy proces biznesowy, tylko po prostu otwieranie się rynku, tak? Czyli to był case, który obecnie można obserwować, nie wiem, w Chinach, w Wietnamie, na tych takich nowych gospodarkach, które powstają. To było otworzenie się nowego rynku i wejście na ten nowy rynek przez JTT. A teraz przeskoczmy 9 lat do przodu. Jest 1999, zakłada pan wtedy MCI Management i pytanie, czy to jest ewolucja JTT, czy z kolei podpatrzenie dobrych zachodnich wzorców i przeklejenie ich na polskie realia z sukcesami? I trochę ewolucja i trochę nie. To znaczy było tak, że ja próbowałem już w JTT robić coś na kształt venture capital. No, trzeba powiedzieć, że pierwszym takim venture capital w polskiej gospodarce był Roman Kluska. Tak? Znaczy on w Optimusie de facto, gro wartości Optimusa nie było zbudowane na produkcji komputerów, tylko na nowych biznesach typu Onet, które on wystartował trochę w modelu venture capital. Czyli on robił taki corporate venture capital, jakby eksperymentując i szukając nowych modeli biznesowych, o który może wzbogacić grupę Optimus. Tak? I to nie było opakowane słowem venture capital, bo wtedy w ogóle to słowo nie istniało. Tak, w połowie lat 90. słowo venture capital byłoby niezrozumiałe. Taka jest prawda. To słowo dopiero gdzieś tam się ukształtowało w końcówce lat 90. Więc ja również robiłem takie inwestycje. Zacząłem od tego, że straciłem 1 000 000 dolarów na kasach fiskalnych. Zainwestowałem w takiego naukowca polskiego, znanego profesora, który kiedyś pasł świnie. I straciliśmy już tutaj pieniądze. No, tak jest niestety, venture capital jest bardzo ryzykowne. No i to, tak z reguły venture capital zaczyna się od straty. Tak? Strata jest potrzebna, żeby po prostu wyciągnąć wnioski.
No i potem żeśmy próbowali jakieś inne inwestycje robić, tylko w dużej grupie, gdzie trzeba się było koncentrować na wynikach operacyjnych, robienie działalności venture capital nie jest proste. Więc jakby miałem wrażenie, że żeby to dobrze zrobić, trzeba byłoby to zrobić po prostu osobno, tak? I to był zawsze taki konflikt czasowy, czy zarządzamy KPI-ami w dużej grupie, bo JTT była duża, to było 100 milionów dolarów sprzedaży, w tamtych latach to było dużo, to był duży biznes, czy to po prostu skupiamy się na takiej działalności jak venture capital, więc w związku z tym plus MBA. Ja zrobiłem w 96-98 zrobiłem MBA, to był taki bardzo dobry MBA tutaj na Szkole Głównej Handlowej, ale to był amerykański program i jakby te dwie rzeczy mnie tak inspirowały. Te doświadczenia z JTT, ta transformacja, którą przychodziła branża komputerowa wtedy, czyli było widać, że najwięcej wartości jest w software'ze i zaczyna się internet, tak? I trzy jakby te moje doświadczenia z tymi venture capital w JTT i to taka dawka intelektualnego challenge'u, który dostarcza dobre MBA, spowodowało, że byłem taki zainspirowany, żeby zrobić MCI, czyli Management Consulting Investment, czyli zmiksować te komponenty zarządzania, ekspertyzy i inwestycji i zbudować taki pierwszy polski venture capital, tak? To już wiemy, jak powstał MCI i w sumie wiemy, że bardziej z doświadczeń czerpie Pan z tych porażek, które na początku były w charakterze miliona dolarów, które pokazały, że można pieniądze również stracić. A jeszcze nawiązując do MCI-a, do legendy przychodzi biznesplan, który wtedy napisany przez Pana miał 80 stron. Tak. Czy to jest rzecz, która faktycznie dała więcej pracy, czy więcej korzyści w perspektywie zakładania i funkcjonowania MCI-a? Znaczy, dla mnie to była duża wartość, bo ja potrzebowałem jakby... Po raz trzeci tworzyłem biznes, po raz pierwszy tworzyłem ten biznes w sposób bardzo zaplanowany i potrzebowałem go sobie tak poukładać, bo też tworzenie funduszu bez funduszu no jest taką sprawą dosyć wirtualną, więc wydawało mi się, że po prostu muszę mieć to bardzo precyzyjnie i perfekcyjnie rozplanowane, bo inaczej to się nie uda. Ja lubię generalnie planować, znaczy w sensie planowanie mi bardzo pomaga w realizowaniu celi. Myślę, że w ogóle z tych czterech podstawowych takich KPI-ów sukcesu, no to planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, to planowanie jest pewnie moją najmocniejszą stroną. I sobie starałem się to dobrze zaplanować, czyli jakby zbudować taki mój, jakbym taką strukturę chciał zrobić i powstał PowerPoint, rzeczywiście 80 slajdów i powstał bardzo dobry biznesplan, najlepszy myślę w mojej historii, w historii wtedy MCI, bo wtedy też mieliśmy więcej czasu, żeby taki biznesplan robić. No i potem żeśmy go realizowali, oczywiście to nie było tak realizowane, jak precyzyjnie żeśmy myśleli, ale myślę, że w ogóle jak się buduje startup od zera, to taki dobrze przygotowany, przemyślany biznesplan ułatwia, tak? Z pewnością brak planowania to planowanie porażki, bo nie sposób uwzględnić wariantów, których na pierwszy rzut oka nie widzimy. I teraz po tych 17 latach, kiedy już skoncentrujemy się na MCI-u, to po 17 latach działalności obecnie macie 2,2 miliarda aktywów pod zarządzaniem, średnioroczną stopę zwrotu za ten okres w wysokości 23%, a więc można powiedzieć, że to sukces, duży sukces. Jednak na duży sukces składają się zawsze takie małe elementy, które są znaczące i istotne. No to takie trzy najważniejsze wydarzenia w tej historii MCI-a, to jakie by były? No myślę, że jakby to, co było takim de facto, to co nas ustabilizowało, czy jakby nadało już nam taki faktyczny pełny kształt funduszu, czyli wejście MCI-a na giełdę, no to jednak po półtorej roku działalności wprowadzić w spółkę typu fundusz na giełdę, to było duże osiągnięcie i to nam pozwoliło jakby zamknąć ten proces tworzenia MCI-a. To 2001 rok. 2001 rok. Następnie myślę, że wyjście za granicę, to znaczy w naszej historii bardzo ważnym elementem było to, że myśmy byli relatywnie wcześniej zdywersyfikowani geograficznie. W 2004 roku wyszliśmy do Czech. Czechy w ogóle były, historycznie są dla nas najbardziej rentownym rynkiem inwestycyjnym. Myśmy tam zarobili blisko 100 milionów dolarów, to jest niesamowite, tak? Nie mając praktycznie operacji w Czechach, więc jakby to było takim też drugim milestone'em. I myślę, że takim trzecim milestone'em, ja bym powiedział, pierwszy buyout. Z kolei znowu, inwestycje o charakterze buyoutowym są najbardziej rentowne, czyli stopa zwrotu i cykl życia aktywa w portfelu jest najbardziej optymalny. Pierwszy buyout to był buyout ABC Daty 2008 rok, bardzo dużo żeśmy się nauczyli. Bardzo trudna transakcja, leverage finance, kryzys finansowy, który się zaraz potem pojawił,
też branża nie jest łatwa, ale to było też takie przełomowe dla jakby transformacji, dojrzewania modelu biznesowego grupy. I 2012 zapewne też buyout czeskiej firmy. Tak, okej. Czyli jeszcze można powiedzieć, że od 2012 roku zaczęły się pojawiać takie first class exity. Znaczy exit jest takim pomiarem, czy wyjście z inwestycji takim pomiarem tak naprawdę tego, co faktycznie fundusz robi. Więc w 2012 roku mieliśmy transakcję wyjścia z MOLCZ, to był czeski Amazon i to był już taki first league exit rozpoznawany na poziomie europejskim z dużym bankiem inwestycyjnym w procesie, z Naspersem, który do nas kupił. Naspers to jest globalna korporacja, 100 miliardów euro kapitalizacji i sama transakcja już była w granicach miliarda złotych wartości exitowej, to już był bardzo poważny taki exit rozpoznawany w skali europejskiej czy nawet światowej. Mamy takie trzy najważniejsze wydarzenia, a w ciągu 17 lat istnienia w branży private equity, jak bardzo ta branża w Polsce się zmieniła i jak MCI w tym czasie się zmienił? Na pewno się poprawiła jakość podaży projektów, jeżeli chodzi o venture capital czy early stage, bo tutaj nie było dobrze z tym, więc przez te lata ten rynek dojrzewa. Ja tak obserwuję takie trzy wave'y, tak? To znaczy był ten internet bubble, lata 90. Wtedy też było dużo funduszy i też jakby bardzo mało funduszy przetrwało. Potem był ten accession bubble, też było dużo funduszy i też mało funduszy przetrwało. No i teraz mamy taki innovation bubble, tak? Czyli można powiedzieć jakby próbę konwersji Polski na kraj bardziej innowacyjny. To kreuje pewien element bubble wokół tego. No i mamy go w tej chwili, także po prostu. Czyli kolejna bańka to bańka innowacji? Tak, bo myślę, że Stany Zjednoczone po kryzysie pokazały, że innowacje pomagają w przywróceniu wzrostu gospodarczego. I teraz jakby to samo się stało w kilku innych krajach. I myślę, że dużo gospodarek światowych, dużo krajów na świecie zrozumiało, że bardzo ważne dla ich rozwoju jest jakby transformacja gospodarki na gospodarkę innowacyjną. No i są używane wszelkie metody, żeby tą innowację budować. W związku z tym, jak jest tak silny nacisk, no to zawsze się tworzy jakiś bubble, tak? Znaczy, sam sobie to nie jest złe, że jest bubble. Tylko pytanie, czy on stanowi 10%, czy stanowi 90% jakby produktu. Tak, no więc jakby ja mam nadzieję, że to jest 10%, 90%, więc on jest potrzebny, żeby po prostu pewne rzeczy przyspieszać, nie? To pamiętajmy, że internet się stworzył w warunkach bubble'a, tak? Ale jako tako był fundamentalny, no bo dzisiaj gospodarka cyfrowa zaczyna dominować w wielu sektorach, czy powoli w kolejnych sektorach gospodarki światowej. Kiedy mówimy o innowacjach, nie sposób od razu nie pożenić tego ze słowem startupy. A pan w wielu wystąpieniach i wielu rozmowach podkreśla, że takimi kluczowymi czynnikami przedsiębiorców czy startupów to kolejne elementy. I te elementy to człowiek, rynek, model biznesowy, a na końcu moment wejścia w rynek. W dobie big data i tego, kiedy wszystko można zmierzyć, wymodelować, zasadniczo włożyć w Excela, postawienie na pierwszym miejscu człowieka wydaje się dość dziwne. Dlaczego taka kolejność? Człowiek, rynek, model i moment. No myślę, że jednak startupy są tak trudne i w ogóle venture capital jest tak trudne, że energia przedsiębiorcy i jego kreatywność, jego quality determinuje sukces, tak? I wielokrotnie myśmy mieli w naszym portfelu taką sytuację, że biznesplan czy model biznesowy, który był zakładany na początku, trzeba było czasami wywrócić do góry nogami i to bardzo dużo zależało od energii tego lidera, tego projektu, od jego zdolności, konsekwencji, determinacji, zdolności do przyciągania kolejnych talentów, przekonywania otoczenia i tak dalej. Także to jest na 100% to jest dla inwestycji early stage, jakość lidera jest kluczowa. Więc, a co się dzieje potem, kiedy już po early stage ten człowiek schodzi z tego piedestału? Jest mniej ważny? Myślę, że są projekty, które pokazały, gdzie no, Microsoft, Bill Gates, Steve Jobs, Apple, chociaż miał swoje przygody z inwestorami, Facebook, Zuckerberg, gdzie tak powiem, następuje ta transformacja założyciela firmy i on sobie cały czas to przeradzi na kolejnych etapach rozwoju. No mamy projekty, gdzie ewidentnie jest kryzys przywództwa. W momencie, tam są takie challenge, na przykład firma ma 20 osób, nie? To już zaczyna trzeba budować struktury. Część przedsiębiorców sobie z tym nie daje rady. Kolejny challenge, firma ma 200 osób, nie? Potem mamy kolejny challenge pod tytułem po co ja to robię, tak? Znaczy część ludzi po prostu dochodzi do wniosku, że no, był taki epizod, Michael Dell w pewnym momencie odszedł z Della, to nie zrobiło dobrze wcale Dellowi, nie? Ale po prostu wolał popływać sobie na surfie, tak? Znaczy to jest taki jakby
kryzys wartości też, który się zdarza. Więc oczywiście te najciekawsze firmy, tak jak patrzymy w tej chwili, to są te firmy, które z tym założycielem przetrwały do tego etapu pełnej dojrzałości 20, 30, 50 lat. Ale też jakby bardzo dużo firm technologicznych miało zmianę przywództwa po prostu, bo ten oryginalny założyciel po prostu nie chciał albo nie miał tych kompetencji, które są potrzebne na zarządzanie na kolejnych etapach rozwoju takiej firmy. A kiedy mówimy o tym, że biznes w którymś momencie musi zacząć rosnąć, to mówimy o wzroście skali. I oczywiście każdy przedsiębiorca, każdy biznesmen myśli o tym, żeby jego biznes jak najszybciej rósł i nabierał właśnie tej skali. Jednak jest jeden zasób, który jest nieskalowalny. I to jest czas. Czas, którego każdy ma tyle samo. Więc jak po kilkunastu latach w branży private equity Tomasz Czechowicz alokuje najcenniejszy zasób, czyli czas. Znaczy generalnie jakby najlepiej, znaczy ja myślę, że sama decyzja moja, żeby robić MCI, a nie robić produkcji komputerów, to było przykład jakby takiego zastanowienia się, gdzie najlepiej alokować czas. Nie? Tak ja po prostu uznałem do wniosku, że ten model biznesowy jest jakby najciekawszym modelem do budowania i tworzenia wartości jakby adjustowanej przez ryzyko. Tak? Taki był mój wniosek po JTT. Z czego to wynikało? To też wynikało z tych wszystkich przygód związanych ze skarbówką i tak dalej w Polsce, gdzie po prostu jest trochę strach mieć jedno aktywo bez dywersyfikacji. Natomiast tak to wyglądało. Jak w tej chwili? No, staram się wszystkim dobrze, jakby, żeby dobrze pracować, trzeba mieć dużo energii. Żeby mieć dużo energii, trzeba być zdrowym. Żeby być zdrowym, lepiej, że tak powiem, się leczyć przed niż po, czyli sport, więc trzeba mieć też harmonię w życiu, jakby żeby nie przesadzić z tym przepracowaniem, bo wtedy człowiek zatraca dystans i to nie jest efektywne, czyli że tak powiem też właściwie to dzielić na rodzinę, na przyjaciół, na sport, na pracę, no i też jakby w tej pracy się koncentrować na rzeczach kluczowych, tak. Co jeszcze może motywować do rozwoju i napędzać do pracy w takim razie? Kiedy można by powiedzieć, że już osiągnęło się tak dużo? To zależy od osoby. No, to nie ma chyba czegoś takiego. Znaczy, na pewno te najciekawsze osoby, które mają największy sukces, to są te osoby, które nie mają problemu jakby powiedzenia za dużo. Tak? I to jest no, w branży inwestycyjnej mamy przykłady SoftBanku, który ostatni fundusz zebrany. Matsushita ma w tej chwili 60, chyba 2 czy 3 lata, założyciel SoftBanku i ostatni fundusz 100 miliardów dolarów, czy te wielkie fundusze amerykańskie, KKR czy Blackstone, także to założyciele są z biznesem 40-50 lat w tych firmach, także to chyba nie ma. Czy życie staje się coraz dłuższe dzięki medycynie i tak dalej. Pewnie przedsiębiorcy pracują też coraz dłużej. Znaczy, dzisiaj obecnie widzimy bardzo często 70-80-latków jeszcze aktywnych zawodowo w całkiem dobrej formie. Także dla ciekawości najszybszy człowiek w biegu wokół Mont Blanc 150 km 58 lat. Nie? Także to widać, że jakby ta funkcja witalności versus wiek, ona się bardzo ładnie wydłuża, więc to samo się dzieje też w biznesie, a szczególnie private equity czy biznesy finansowe, one są jednak funkcją takiego doświadczenia i zaufania otoczenia. Czyli wszystko sprowadza się do tego, aby mniej mówić, więcej robić i potem z tych sukcesów korzystać. Naszym gościem był Tomasz Czechowicz, prezes i założyciel MCI Capital. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.